Okej, witam w kolejnej części. No, w poprzedniej tutaj zbudowaliśmy sobie naszą taką nową bazę. I teraz musimy się zająć tymi pieprzonymi elfami. Musimy zdobyć 1000 drewna. Wiem, że u góry są jakieś, bodajże gdzieś tu. Jakieś naturalne jednostki, dzięki temu będziemy mogli trochę bardziej zbudujemy może sobie dom szamanów. Niedobrze, ale nasze jednostki są niedaleko, więc się zaraz nimi zajmiemy. O kurwa. Co jak co, ale tego to się nie spodziewałem. Dobra, wjedziemy im w katapulty od tyłu. Trochę może zdziwi. Najważniejsze, żeby tą dryadę zaraz po katapultach zniszczyć, bo ona będzie zatruwała nasze jednostki. Ale jazda. Ale nic nam nie zniszczyli chyba, tak. Nasza obrona tutaj terytorialna była zbyt silna na nich. Coś Ty trzeba co drewno robić. wydobywasz, będziesz tutaj pracował w trochę innej pracy. Dobra, bestia Kodo się przyda na pewno. Kto tam jeszcze? Siepaczy mamy dostatecznie dużo. Trolle na pewno dwa, bo ten jeden zginie. Katapulta. I ogólnie tyle w tym temacie. Oni tutaj nie radzą im atakować zbytnio nas. Mogą się trochę zdziwić. Jak ja tu jeszcze te dwie wieże dotworzę, to zapraszamy. To jak w Monopol trochę. Im więcej domków i hoteli postawisz, tym potem oni mają większy ten rozpierdol na chacie, jak nam wjadą na nasze pole. Dobra, tu gdzieś powinny być fulborgi? Tak, dokładnie. I z nich całkiem sporo golda leci, więc może zabijemy sobie ich wszystkich. Dobra, mamy taki pomysł, że nasz grom tutaj tego wywalimy stąd. Nie do końca tak go chciałem wywalać. No dobra, on zaraz zginie. W sumie to już się nie opłaca. Ulta sobie zostawię na lasta tutaj. Trochę się zarobimy na nich. O, ty się tam możesz leczyć. I tu jest wódz. Ja to zrobię teraz tak. Ile to many, że dużo strasznie to. Nie, jak użyjemy tego, to nas nie będzie stać po prostu. No to zrobimy to tak. I chuj. Teraz to chcemy zwalić. O, kamień zdrowia. To jest super item tutaj. I dosyć mocno się zarobiliśmy na zniszczeniu ich bazy. Znaczy ich bazy. Tego obozu. Będziemy mogli w sumie za niedługo zaatakować, z czego ten jeden siepacz już tak naprawdę nie żyje. Potrzebujemy jeszcze z dwóch siepaczy. Bestia Kodo się już wytworzyła, więc. O kurwa, przecież nie tak. Ale dobra, zrobimy to trochę inaczej. Może to i lepiej nawet. Jak oni są tutaj rozgrani, tu mają to. Dobra, nie chcę tych jednostek tracić, pierdolę jednak. Przecież oni i tak już praktycznie nie żyją. Ale niech podjadą. Dobra, napieprzamy się z nimi, bo już mnie to zaczyna denerwować. Ile można, kurde, nam tutaj nachodzić nas? Elfiki to są takie, że podjeżdżają, atakują, potem się znowu wycofują. A my tutaj zastosujemy inną taktykę, po prostu w nich wjedziemy z buta i zobaczymy, kto ma większego.
większego skilla wojennego oczywiście. Mła, ha, 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 ha. Skilla wojennego, tak. O kurde, to chciałem jednak opracować. To nasze wieżyczki dosyć mocno ulepszę. Ja tutaj zaraz będę miał tyle ulepszeń, że oni nam gówno będą mogli zrobić tak naprawdę. Tylko najważniejsze, żeby teraz tak, katapulta będzie jechała tyłem. My musimy teraz szybko atakować, bo oni się tworzą. A jak się dotworzą, to tamten poprzedni atak... O dobra, to mamy full. No chyba, że tak. No widzicie, oni się już ten odnowili. I albo ich teraz szybko zabijemy, albo oni nas zabiją, tak prawdę mówiąc. Dobra, tych dwóch się patrzy, też tutaj poszle. Trochę chujowo się to wszystko rozegrało. O, oni mają to i to nam główne obrażenia zadaje tutaj. Ty tutaj zjedz mi coś, najlepiej te... O kurde, ile ich tu jest. Oni nie nadążą za nami. Coś trochę mają więcej jednostek od nas, ale my mamy za to silniejsze, bo mamy bohatera. I zrobimy sobie A, nie mamy tego skilla. Dobra, to możemy niszczyć te budowle. Kurde, za dużo ich jednak. Pieprzone Ciężko będzie tą bazę zniszczyć. Potrzebujemy na pewno kilka typów jednostek, czyli bestie Kodo, czyli dwóch troli. Kogo tam jeszcze? Z trzech się patrzę. I mam jeszcze jeden pomysł, bardzo fajny w sumie. A co jeżeli bym tutaj postawił na przykład wieżyczkę? Ha, tego się nie spodziewają. Drewno się wydobywa jako tako, ta. Tylko, że strasznie wolno. Ja bym chciał jakieś ulepszenia do tego. O. A strzelajcie sobie w to, strzelajcie. Jak najbardziej jestem za. Żeby nam katapulty tutaj nie zniszczyli tylko. Dobra, zniszczmy im to, bo to nam tutaj rozwali. O kurwa. Gorszego scenariusza to sobie nie wyobrażałem. Aha, czyli jednak tamtego miasta nie atakują, tylko to. Ale wy tutaj jeszcze gorzej. Podjedźmy, niech się nadzieją na nasze wieże i tyle. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Teraz trochę to przegraliśmy. Musimy lepiej te punkty zbrojne ustawić, na przykład tu. Katapulta to zaraz zejdzie. Dobra, kogo potrzebujemy? Na pewno wilczych jeźdźców. Na pewno trochę więcej... A, ty miałeś tą wieżę zrobić, a ty już nie żyjesz. Okej. To dotworzymy jedną jednostkę tutaj. I w tym czasie, jak oni się tutaj odnawiają, my musimy im zniszczyć kilka budynków koniecznie. Żebyśmy nie wiadomo, jaką cenę mieli za to. Nie, no jak oni się tak szybko mogą regenerować? Przecież jest niemożliwe. Dobra, a bo oni się mogą odnawiać, tylko że oni poginęli wszyscy poprzednio. Dobra, to póki oni się tutaj tworzą, to my ich tutaj rozpieprzymy. No atakuj go. Dobra, super. Zniszczmy im to, wystarczy, że zniszczymy im to.
niczego więcej tak bardzo nie pragnę niż tego, żeby im to zniszczyć. Bo inaczej zrobimy. Co oni tutaj mają? Mają dwa budynki. Kurwa, już tam rozjebali. Ciężko się z nimi walczy jednak. Strasznie ciężko. Ale z drugiej strony, jak im zniszczymy wszystkie... No wbijaj w niego. Szybciej musimy jednostki wytwarzać i to dużo szybciej. Będziemy posyłać po prostu nowe, potem się wycofywać. Dobra, zniszczmy im najpierw to, co mają na górze. Wtedy oni tak szybko sobie nie odnowią tych jednostek jednak. Czy nie wytworzą, bo wtedy nie będą mieli żywności. Dobra. Ta niebieska baza już im upadła, szczerze mówiąc. Tutaj mamy podniszczoną wieżę, to ją sobie naprawmy. Potrzebujemy na pewno więcej wszystkich jednostek. Wszyściusieńkich. Bo jest jedna klipa konkretna. Dobra, opracujemy sobie jakieś ulepszenie może. No ale szybciej, szybciej. Nie mogę dłużej czekać. Nie śpimy, nie śpimy. Tutaj już nam nic nie zrobią prawie. Praktycznie. Trochę drewna zmarnowaliśmy, trochę dużo. O, już jedzie katapulta. Zrobimy to tak. Wycofamy się trochę, niech ona podjedzie bliżej. Dobra, ona nie podjedzie jednak bliżej. Albo ją zniszczymy, albo na nas. Tylko jak oni się tworzą, skoro oni nie mają... Nie mają tych. Może się już nie tworzą aż tak mocno. Najważniejsze, żeby im tego drzewca zniszczyć. Reszta to mnie tak średnio interesuje. Oni go sobie nawet nie ulepszą. Widzicie, oni tak kurwa chujowo im idzie to myślenie. Zamiast zniszczyć nam tutaj te jednostki, to oni sobie po prostu... Tam olejmy to, tego, co nas tu atakuje. Super. Teraz już jest praktycznie po nich. Wystarczy, że im te jednostki zniszczymy, dostaniemy sporo drewna, sporo życia. I tak dalej, i tak dalej. Dobra, ale gdzie są nasze jednostki? Także spytam tak ten. Co one tutaj robią? Coś tu kurwa nie czaje. O co tu kaman? Dotworzymy sobie katapultę. Bestia Kodo tam chyba była już. To tak się patrzy, dwóch troli. Tu jeszcze szamanów możemy opracować. Też z dwóch. Ty pomóż to drewno wydobywać do 1000. No w sumie jakbyśmy się spieli i zaczęli je tylko wydobywać, to pewnie byśmy ogarnęli jadę. Ogarnęli jadę, dali jadę. Bo ja tam podjadę do ich bazy, trochę ich poniszczę. Jak oni tam wyglądają? To by trzeba zniszczyć najpierw. No jo. Bestia Kodo, ty zjedz mi tego jak najszybciej. Tu jest śmierć na miejscu, jak ktoś wejdzie w nam w tego. Nie, 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 Bestia Kodo tak łatwo nie zabijecie. Ten się kurwa schował gdzieś w drzewach. Ja nie widzę moich jednostek w ogóle. Czemu oni tak mi przeszkadzają strasznie? Nie chcą mi pomagać. Dobra, postawimy sobie ten punkt zbrojny gdzieś może tutaj. Mamy drugą szamaneczkę. O, nas trochę tutaj wywabili. Dobra, zrobimy to tak, że zniszczymy im tego.
kurwa, jeszcze katapultę pod wieżą mają. Zastanowię się nad tym. Trochę za dużo. Co tylko powiesz? Przez kogo? A skąd ona się tu wzięła? O, ale teraz możemy oczyścić na przykład sobie tą jednostkę. To tak fast. Dobra. Ta balista nam nie wyjedzie jednak, więc musimy zniszczyć... po prostu jednostki. Chociaż w sumie... my się już nie dotworzą tak szybko jak wcześniej. Kurde, ciężko się jednak z tymi elfikami walczy. Przez kogo? O kurwa. Pomścić Zul'jin'a. Co? Wykluczone. Teraz wszyscy tutaj obrona terytorialna. Dobra, myślę, że my tutaj ich możemy z łatwością wysiekać. Ale co wy odpierdalacie? No to wiem, teraz mamy lipę straszliwą. Bo tutaj atakują nas ci. Na szczęście sobie nie poradzą z dwiema, jedną nam zniszczą. Gorzej, tu się gorsze rzeczy dzieją. Ale niech oni tylko podjadą trochę do nas. Tak. O kurde, dobra. To nie jest jednak tak wesoło. Się porobiło. Zdumiewająco zaciekłe. Nigdy nie spotkałem równie walecznych istot. To idealne wojowniczki. Czy ja wiem? Szczerze mówiąc, oni mnie wkurwiają. Coś trzeba zrobić? Dobra, popełniłem tutaj sporo błędów. Ja to zrobię. Ej, a gdzie jest Grom? No co ty odpierdalasz? Dobra, oni nam wieże niszczą z tego. Zrobimy tak, że będziemy po prostu jednostki wysyłać na bieżąco, czyli w takich dużych grupach, żeby im po drodze nie niszczyli nam. Ten jeden Penon będzie miał jedną tylko misję. Pierwsza jego misja to jest to, żeby nie zginąć. Druga jest taka, żeby budować wieżę. Z czego z pierwszej misji się już nie wywiązał. I ma swojego zamiennika, więc jeden, ten co zbiera drewno, pójdzie robić ten. A jeszcze to jest mniej więcej już... Możemy nawet ograniczyć to wydobywanie złota na razie i szybko sobie dobudować te wieżyczki z powrotem. No siema. Dotworzymy sobie jeszcze jednego Penona. Tutaj nie ma co jednak ten... jednak jeździć bez silniejszej ekipy, bo po prostu tego nie przeżyjemy. Ty tutaj zbudujesz też nam wieżę, bo jednak oni ten obóz nam atakują również. Tak, wozu? Jazda! Coś trzeba zrobić? Oddam życie za mordę. No tak, mamy kilka planów tutaj do zrobienia. Na przykład tutaj jeszcze wieżyczka miała stać. Już jedna ekipa poleciała. Tylko oni o wiele szybciej się tutaj nam tworzą od nas. Pamiętam, że strasznie nie lubiłem tej misji. Stworzymy sobie po dwie wieże i kuim w dupę, nam nic nie zrobią już. Kogo my tutaj mamy? Może jeszcze szamana jednego chociaż dotworzymy.
No, w takiej ekipie też możemy tamtą bazę doniszczyć i za to dostaniemy dużo zdrowia, dużo życia i takich tam innych. Tutaj w sumie mamy kolejną kopalnię, więc jakby ta nie wypaliła albo się skończyła, już nic się na to nie zapowiada. O, kurwa. Dobra, zrobimy to trochę inaczej. Trzeba im jednak niszczyć te budynki. A chuja nam możecie zrobić teraz już tak naprawdę. Żadnych budynków do niszczenia nas nie macie. My wam zniszczymy to. Dziękuję, dobranoc. Dobra, wy tutaj atakujcie jednak te budynki, my w tym czasie... Nie wiem, dlaczego oni tak szybko się tworzą. Nie mam pojęcia. Dobra, zniszczmy im tą bazę do końca. Ciekawe ile... dużo profitów otrzymujemy chyba jednak za to niszczenie. I możemy się potem zastanowić, co dalej. Czy coś trzeba zrobić? Tak, tutaj jeszcze jedna wieża musi być koniecznie. Tutaj też jeszcze jedna wieża musi być. I tyle. Nie przejdą dalej. Tutaj też jedna wieża musi być. Te jednostki muszą dojechać. Potrzebujemy taki mocny skład tutaj do jazdy. Kto nam się tutaj ostał? Oni sobie sporo drewna generują przez te pieprzone ogniki. No dobra, myślę, że tutaj zakończymy tą misję. Skończyliśmy już pierwszą bazę elfów. Potrzebujemy 1000 drewna, więc będę musiał coś wymyślić, żeby je szybciej wydobywać. Dzięki wszystkim za oglądanie i zapraszam do następnej części.